Proszę pamiętać, że jest to filmowa adaptacja prawdziwych wydarzeń. Grają w niej aktorzy i żadna z prawdziwych postaci, a zwłaszcza Chrystus, nie wyglądały tak, jak na tym filmie. Jeszu, dźwigając belkę, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go przybili do belki, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jeszu. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na belce. A było napisane: Jeszu Nazarejczyk, król judejski. Ten napis czytało wielu Judejczyków, ponieważ miejsce, gdzie przybito Jeszu, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani judejscy mówili do Piłata: Nie pisz król judejski, ale że on powiedział: Jestem królem judejskim. Napisałem, co napisałem. Żołnierze zaś, gdy przybili Jeszu, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części, wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze, a pod słupem stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jeszu ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: To matka twoja. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Potem Jeszu, świadomy, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jeszu skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał tchnienie. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na słupie w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Judejczycy prosili Piłata, aby przybitym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli przybici. Lecz gdy podeszli do Jeszu i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jeszu, lecz ukrytym z obawy przed Judejczykami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jeszu. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jeszu w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jeszu i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do judejskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go przybito, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na judejski dzień przygotowania, złożono Jeszu, bo grób znajdował się w pobliżu. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jeszu kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch posłów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jeszu, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Niewiasto, czemu płaczesz? Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jeszu, ale nie wiedziała, że to Jeszu.
rzekł do niej Jeszu. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego. Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jeszu rzekł do niej. Mario. A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku. Rabuni. To znaczy, nauczycielu, rzekł jej Jeszu. Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Idź zaś do braci moich i powiedz im, wstępuję do ojca mego i ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom. Widziałam Pana i to mi powiedział. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Judejczykami, przyszedł Jeszu, stanął po środku i rzekł do nich. Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uratowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. Pokój z wami. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich. Weźcie Ducha Świętego, w którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A jeden z uczniów, Tomasz, zwany bliźniakiem, nie był z nimi. Inni uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. Jeśli nie zobaczę na jego dłoniach śladu gwoździ i nie włożę w nie mojego palca, a ręki do boku, nie uwierzę wam. Tydzień później, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, przybył mimo drzwi zamkniętych i stanął po środku. Pokój z wami. Włóż tu swój palec i zobacz ręce. Podnieś rękę i włóż do mego boku. Przestań nie dowierzać, uwierz. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jeszu wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jeszu to jest pomazaniec, Syn Boga, i abyście wierząc, mieli życie w imieniu Jego.